Czołem za Boga. Dziś będzie bardzo krótki odcinek, a mamy odcinek 6, jak widać na mojej tablicy multimedialnej. I będzie o pieniądzach. Ale zanim, pamiętacie, że w odcinku 5 byłem pobuszować nieco w mirostowickich lasach i kilka elementów, kilka rzeczy udało się uratować od zapomnienia. Między innymi tą miskę, która jest mocno podniszczona i jeszcze nie wiem jak skończy, ale też tą miskę, z której się bardzo cieszę, bo pamiętam ją z dzieciństwa, to raz, a dwa, że jest bardzo świetnie zachowana. Była mocno pobrudzona jakąś farbą, udało się doskonale ją doczyścić. Słuchajcie, bulionóweczka i druga bulionóweczka, która ma taką ciekawostkę. Tu jest uszczerbiona, ale ten element nie zaginął, tylko na etapie produkcji. Po prostu odpadł był, wpadł do tej bulionówki, został zalany szkliwem i tak została wypalona. Pewnie dlatego skończyła gdzieś tam na wysypisku. Taki kubek, który mi się bardzo podoba. Lubię te kubeczki. Takie samo zdobienie, bo to oczywiście na początku produkcji pewnie wiele zakładów w ten sposób zdobiło swoje wyroby. Takie samo zdobienie mają wyroby m.in. z Lubiany, czyli z zakładów w Lubianie. Kubek Zośka z uszkiem. Niestety troszkę tutaj dziabnięty. No i kilka pokrywek od Kasi, od cukiernicy Topas i albo cukiernica, albo dzbanek Wojtek. Plus jeszcze do imbryka pokrywka. Bardzo dużo elementów tak zwanych elektro, takie nazywam. Są to elementy, które służą do komponowania z nich różnych lamp, żyrando, li, luf, li. Więc tych elementów jest dużo. Słuchajcie, takie, gdyby ktoś potrzebował do czegokolwiek, to jest taki element na środku pusty, tutaj na wylot, można przez niego spojrzeć. Gdyby ktoś takie potrzebował, ja mogę przywieźć jeszcze i za koszty wysyłki po prostu wysłać, gdyby ktoś chciał. Dużo ich było. I to tyle, słuchajcie, z moich wykopalisk. Słuchajcie, teraz coś z cyklu, inny by się chwalił, ale ja tylko powiem, że twój styl kwietniowy. Nie jest to gazeta, którą czytam na co dzień, nie oszukujmy się, ale tym razem zrobiłem wyjątek, gdyż jest tu artykuł, słuchajcie, o mirostowicach. Na zdjęciu dzbanek Agat. Posłuchajcie, ABC polskiego designu. Mirostowickie zakłady ceramiczne, projekty Adama Sadulskiego. Te hasła elektryzują wielu kolekcjonerów, no pewnie. Ostatnio w DES-ie, DES-a to jest taki dom aukcyjny, mirostowicki serwis do herbaty z lat 60. poszedł za 500 zł. Szkliwiony porcelit, charakterystyczne dzikie wzory, piękny połysk, a przede wszystkim szlachetny design, który nigdy się nie zestarzeje. Zakłady już nie istnieją, ale dużo ciekawych informacji dla fanów można znaleźć na stronie mirostowice.pl. Tak jest twój styl. Takich właśnie newsów wasi czytelnicy oczekują. Więcej o mirostowicach. No i właśnie, przechodzimy do tego punktu. Za 500 zł poszedł garnitur jakiś tam kawowy. Garnitur kawowy, spodobała wam się ta nazwa, nie? No, widzicie, wrócimy do tego. Za 500 zł, słuchajcie, ile warte są w ogóle mirostowickie wyroby? Ile wart jest na rynku kubek Zośka? A ile garnitur kawowy Nefryt? A ile imbryk? A ile taki czajniczek? Odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Gdybym ja zechciał sprzedać ten czajniczek, a nie chcę, ale gdybym zechciał go sprzedać, to jest wart on tyle, ile ktoś jest w stanie za niego zapłacić. Po prostu. Gdyby to było produkowane wszystko dzisiaj, byłoby w sklepie, miałoby jakąś cenę rynkową. Wtedy mógłbym wam odpowiedzieć, to jest warte tyle, a tyle, bo za tyle jest sprzedawane w sklepie i za tyle klienci je kupują. Ale to nie jest już produkowane. Mirostowickich wyrobów, mimo że wciąż jest bardzo dużo na rynku, to jest ich coraz mniej, nie oszukujmy się, i będzie coraz mniej, i pewnie będą warte z czasem coraz więcej, przynajmniej taką mam nadzieję. Ale ile są warte tak naprawdę? Słuchajcie, to taki może przykład. Gdybym miał jakiś taki obraz, na którym są jakieś mazy, wiecie, taki obraz współczesny, zupełnie się na tym nie znam, zapukał do waszego domu i powiedział: dzień dobry, kupi pani albo pan taki obraz za 100 zł, to prawdopodobnie byście mnie pogonili. Ale gdybym ten sam obraz wystawił za te 100 zł, na przykład na Allegro w dziale sztuka i podpisał, że jest to obraz jakiegoś artysty polskiego współczesnego, którego wy znacie, to być może byście sobie kupili. A jeszcze jak lubicie tak, tego typu sztukę, to może i na pewno byście kupili. A gdyby ten obraz wyglądałby dokładnie tak samo, ale zostałby namalowany przez zupełnie innego artystę, bardzo znanego i światowego, i obraz zostałby wystawiony na aukcji w jakimś, nie wiem, światowym domu aukcyjnym za 20 milionów dolarów, być może też by się za tą cenę sprzedał. Co to znaczy? Dla mnie to znaczy tyle, że sztuka jest warta tyle, ile ktoś jest gotów za nią zapłacić. Dlatego, jeżeli taki czajniczek zostanie wystawiony na Allegro za 10 zł i nikt go nie kupi, to smutno. Ale to znaczy, że on nie jest wart dla nikogo w tej chwili, bo być może, że za miesiąc ktoś zobaczy i powie: o matko, zawsze go szukałem, zawsze chciałem mieć taki czajniczek w takim szkliwieniu, w takim kolorze.
i sobie kupi. I gotów byłby nawet zapłacić za niego i 50 i 100 zł. Gdy wystawię na Allegro, gdy ktoś wystawi jakąś, nie wiem, garnitur kawowy za 600 zł, jeżeli ktoś go kupi, bardzo dobrze. To tylko się cieszyć wtedy. Ale nie oszukujmy się, ja troszkę obserwuję te wszystkie aukcje. Dużo garniturów kawowych jest wystawionych w takich cenach 200-400 zł, w tych widełkach. Czy one się sprzedają wszystkie? Jeżeli ktoś jest ciekaw, niech sobie poobserwuje takie aukcje, zwłaszcza to, jak one się kończą i zobaczcie, czy one się w takich cenach sprzedają. No z tym jest różnie. Dlatego takie newsy, że jakiś tam garnitur został sprzedany za 500 zł, bardzo dobrze, ja się z tego bardzo cieszę, chciał, żeby były sprzedawane w ogóle po 50 tysięcy. Ale wiecie, jak to jest. Są warte tyle, ile ktoś jest gotów za nie zapłacić w tym miejscu w określonym czasie. Gdy pójdziecie sobie na przykład na jakiś, nie wiem, Hlitarg, to można znaleźć całe garnitury kawowe, jakiś tam na przykład Opal, Nefryt, i ktoś się sprzedaje za 20 zł. Tylko się cieszyć, tylko brać. Czasami ktoś oddaje za darmo, no bo jemu to jest po nic. Także ja bym nie szedł w tą stronę, ile to jest warte, czy to ma jakąś wartość. Wartość ma dla, nie wiem, może mieć dla kogoś, kto kolekcjonuje, dla kogoś, kto ma jakieś wspomnienia z tym związane. Na pewno ma wtedy wartość. Wtedy jest bezcenne. Ale nigdy bym się nie pokusił o to, żeby wycenić kubek Zośka. Dziś wart jest 50 zł albo ileś. Także tyle, słuchajcie, o tych pieniądzach i o tym, ile to jest warte. Coś jeszcze chciałem powiedzieć. Ach, chciałem powiedzieć, że mój syn kończy dzisiaj 11 lat, więc oficjalnie został nastolatkiem. I on się zna na internetach, bo jest młody. I on mówi, tato, siedzisz przy tym stole, nudy, tam się nic nie dzieje, to musi być jakaś dynamiczna akcja, coś się musi dziać. Nie wiem, nawet moja tablica multimedialna go nie przekonuje. Pff. Więc w następnym odcinku, słuchajcie, który chciałbym zrobić o tych imbrykach, które widzicie tutaj, podpalę sobie rękę. No, musi się coś dziać wszak, nie? Więc trzymajcie mnie za słowo, podpalę sobie rękę, ale o imbrykach. Będę wam chciał poopowiadać trochę o takich różnych imbrykach, o tym, jak się parzyło herbatkę, o tym, jakie były grzałki i o tym, że jeśli macie zniszczoną grzałkę, przynajmniej tak wam się wydaje, to wcale nie musi znaczyć, że taki imbryk jest nie do odratowania. No i chyba tyle. To już nie będę za dużo opowiadał o imbrykach, bo zaraz się rozgadam i nie będę miał co powiedzieć w następnym odcinku. Czołem!